Cześć, witajcie wszyscy. Dzisiaj udałem się w plener, aby zrobić testy zasięgu tego oto demona głębokości. Natomiast zanim przejdę do testów, powiem Wam kilka słów o wykrywaczu metali Deep Hunter Mobile. Wykrywacz metali Deep Hunter Mobile działa w technologii PI na częstotliwości 667 Hz. Sygnał PI to inaczej Pulse Induction, czyli jest to lokalizator impulsowy, który działa na zasadzie emisji fali elektromagnetycznej w głąb gruntu. Tego typu praca detektora pozwala na lokalizowanie ekstremalnie głębokich celów. Deep Hunter Mobile ma w pełni automatyczny system równoważenia gruntu, co sprawia, że detektor jest bardzo łatwy w obsłudze, nawet początkujący detektoryści mogą go używać z dużym powodzeniem. Bardzo dużym atutem wykrywacza metali Deep Hunter Mobile jest posiadanie funkcji Trash React, dzięki czemu użytkownik może wybrać, na co ma reagować detektor. Tylko duże cele lub wszystkie cele. Dzięki tej funkcji można wyeliminować małe cele typu śmieci, a detektor reaguje tylko na duże przedmioty. Jest to bardzo przydatna funkcja w poszukiwaniach na dawnych osadach lub innych miejscach z dużą ilością żelaznych śmieci, takie jak gwoździe. Deep Hunter Mobile jest jednym z najgłębszych wykrywaczy metali typu PI, jaki został wyprodukowany. Za chwilę przystąpię do testów zasięgu wykrywacza metali Deep Hunter Mobile. Zabrałem ze sobą tą oto miareczkę. Mam również elementy, które będą służyły jako testery. Dzisiaj będzie to kanka po mleku. Kanka dlatego, że bardzo dużo depozytów znajdujemy głęboko zakopanych i to właśnie zamieszczonych w kankach. Taką paterę stalową, metalową, powlekaną emalią o średnicy 40 cm, srebrny plater, jak również hełm wojskowy. Sporo osób też szuka militarki, szuka głęboko zakopanych przedmiotów w ziemiankach, także hełm też będzie tutaj takim odzwierciedleniem możliwości tego detektora. Rozpoczynamy test od takiej srebrnej paterki. Ona ma emitować nam skupisko monet, depozyt, skarb monet srebrnych. Deep Hunter Mobile bardzo dobrze czyta srebro, ten wykrywacz wręcz je kocha znajdować. Zobaczcie na takiej paterce, jaki ma zasięg. Zobaczcie, 80 cm i wykrywacz reaguje. Już widzi sygnał, zaczyna się wzbudzać detektor. Także dla takiej paterki test zasięgu to jest 80 cm. Zaczynamy próbę z hełmem. Patrzcie, mniej więcej 120 parę centymetrów już się detektor odzywa. No niesamowite, 120, 125 cm widzi hełm, 120, 130, tak, mniej więcej w tym przedziale, dokładnie to widać. Czyli jeżeli ktoś używałby
na ziemiankach ten detektor, to skutecznie sięgałby takie hełmy z dużych głębokości. A to też pokazuje, że im większy przedmiot, tym głębiej Deep Hunter Mobile go czyta. Kolejny przedmiot, który posłuży nam do testów zasięgu, jest metalowa podstawka blaszana, emaliowana. Zobaczymy, jak poradzi sobie z nią Deep Hunter Mobile. 100 cm pewne, 120 cm również pewne, 130 pewne, 140, zobaczcie. 145 cm taką blachę. To 45. Sto 150 cm. Patrzcie, zobaczcie, no niesamowite to jest. Daje radę, no kurde. Daje radę i to niesamowicie daje radę. I największy przedmiot, kanka, do dzisiejszych testów. Obstawiajcie, z jakiej odległości zobaczy ją wykrywacz metali Deep Hunter Mobile. Jaki jest wasz typ? Gdzie kończą się zasięgi wykrywaczy metali VLF, zaczynają się możliwości Deep Huntera Mobile. Jestem świeżo po testach zasięgu, które wykonałem wykrywaczem metali Deep Hunter Mobile z cewką eliptyczną 58 cm. Jak wyszły testy, ocencie Państwo sami. Natomiast uważam, że jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo głęboki wykrywacz metali, który możemy wykorzystywać do szukania skarbów czy też depozytów. Deep Hunter Mobile opcjonalnie posiada w zestawie inne cewki. W kolejnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób je można wykorzystać. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przetestować ten wykrywacz metali, zapraszam do sklepu stacjonarnego. Natomiast jeżeli ktoś by był już zainteresowany zakupem tego detektora, w opisie pod filmem znajdziecie link do oferty. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zachęcam Was do tego, abyście zostawili subskrypcję, nacisnęli dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, co prezentuję na kanale.